Edyta Szewczyk, witam i zapraszam na rozmowę z burmistrzem Płońska, panem Andrzejem Pietrasikiem. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie burmistrzu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie burmistrzu, jak funkcjonuje Płońsk w okresie pandemii koronawirusa? Stosownie do sytuacji. Mamy niejako dwa oblicza funkcjonowania naszego miasta. Pierwsze jest to, które się rzuca w oczy. To puste ulice, puste place, bardzo mały ruch samochodowy, puste tereny rekreacyjne, zamknięty, nieczynny Dom Kultury, Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji, biblioteka, tereny zielone opustoszałe, w tym nasze ródki, nie ma spacerowiczów, nie ma osób ćwiczących na siłowniach, zamknięte place zabaw. To wszystko zgodnie z przepisami, wiele osób nosi rękawiczki i zakłada maski. Wzorowo Płońszczanie stoją w kolejkach do Poczty Polskiej, do supermarketów, do aptek. To jest taki już wyrobiony nawyk, że stoją w kolejce rozśrodkowani co półtora metra jedna osoba i muszę powiedzieć, że nie spotkałem, żeby było inaczej, żeby gdzieś się zrobił nagle tłum, czy jakieś kłótnie, czy inne formy zachowania. Tu mogę być dumny z naszych mieszkańców. Działają również wolontariusze, którzy pomagają w takich dwóch podstawowych kwestiach. Dostarczają do wszystkich rodzin maseczki, maski produkowane przez firmę państwo panów Rogowskich, a tą dystrybucję koordynuje radna Rady Miejskiej pani Monika Zimnowoda. Każda rodzina dostała już przynajmniej jedną, albo dwie, albo trzy maski, bo ponad 15 tysięcy masek zostało rozdanych. Działają również wolontariusze, którzy dostarczają posiłki do osób, które nie mogą wyjść z domu. Jest to stowarzyszenie Pójdźmy na spacer. Od dzisiaj będą również roznosić porcje żywności, które otrzymaliśmy z Banku Żywności w Ciechanowie, prawie 5 ton żywności. Działa również na telefon i na internet możliwość dostaw zakupów ze sklepów i to również robią wolontariusze. Tu naprawdę taki duch solidarności został pobudzony, on bardzo dobrze sprawdza się, funkcjonuje. Nie docierają do mnie sygnały, że ktoś jest bezopuszczony, że nie pomagają mu sąsiedzi albo nie pomaga mu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z którym koordynuje tę współpracę właśnie z organizacjami, które mają wolontariat w swoich szeregach. To jest ta najbardziej widoczna część naszego życia, ale oprócz tego pracują zakłady. Trwają dalej bardzo intensywnie prace na naszych wielkich inwestycjach miejskich. Pracują służby komunalne, omiatane są na święta ulice, dbamy o zieleń. Pracują spółki komunalne w zakresie odbioru odpadów komunalnych, w zakresie dostarczania wody, odbioru ścieków i dostarczania ciepła. Tu te również podstawowe potrzeby dla naszych mieszkańców są zaspokojone, a największe zakłady w Płońsku również pracują. Panie burmistrzu, jak rozmawialiśmy poprzednim razem, mówił pan o tym, że targowisko działa, że mieszkańcy Płońska mogą kupować świeże warzywa i owoce. To się chyba zmieniło w ubiegłym tygodniu. Tak, działa. Powiedzieliśmy wtedy, że działa że działają dwa targowisko. Nie działa targowisko, to nasze największe, niedzielne, o zasięgu regionalnym, gdzie przyjeżdża nawet 5-6 tysięcy osób w niedzielę na targ. Ono było, jest zamknięte już od początku, kiedy został ogłoszony stan pandemii. Działały dwa targowiska, targowisko zielone między ulicą Pułtuską a ulicą Targową i targowisko przy ulicy Grunwaldzkiej, tak popularnie nazywane w Płońsku Manhattanem. W piątek był ostatni raz targ na targowisku zielonym. Na polecenie komendanta powiatowego policji zostało to targowisko zamknięte do odwołania, natomiast utrzymaliśmy codzienne targowisko, gdzie są również możliwość robienia zakupów warzyw, owoców, żywności, jajek, tak bardzo potrzebnych na święta
To jest to targowisko, tak zwany Manhattan przy ulicy Grunwaldzkiej. To targowisko działa oczywiście w zgodzie z przepisami. Służby komunalne działają bardzo sprawnie i mamy ogrodzone to targowisko, wpuszczamy tyle, ile jest możliwe kupców i na jedno stanowisko kupieckie wpuszczamy dwóch kupujących. Cały proces wejścia i wyjścia tych, którzy kupują i tych, którzy sprzedają, jest kontrolowany przez pracowników obsługi targowiska, przez Straż Miejską. Mamy również dwa radiowozy Straży Miejskiej wyposażone w megafony, które bardzo szybko reagują na jakiekolwiek nieprawidłowości. I tu też, tak jak przed supermarketami, są kolejki w odstępie półmetrowym i po tym, jak opuści ktoś targowisko w ramach policzonej liczby tych, którzy mogą kupować, czyli powtarzam, jest przepis od 1 do 3, my wpuszczamy dwóch kupujących na jedno stanowisko tych, którzy handlują, to wpuszczamy taką samą liczbę nowych osób, którzy dokonają zakupów. Jest to bardzo potrzebne targowisko, ponieważ niektóre zakupy tradycyjnie robi się w ostatnim tygodniu. To są jajka, to są warzywa, to są owoce, to są różnego rodzaju produkty, których używamy na święta Wielkiej Nocy. Pracownicy targowisk rozdają również jednorazowe rękawiczki wszystkim wchodzącym na targowisko. Mają również żele do mycia rąk i inne środki dezynfekujące. Tu zapewniamy pełną ochronę dla kupujących i dla sprzedających. Dokładnie w taki sam sposób, jak dzieje się to w sklepach wielkopowierzchniowych. Panie burmistrzu, macie ogromną ilość unijnych pieniędzy do przerobienia. Realizujecie największą w historii Polska inwestycję, poprawa mobilności i jakości powietrza. Czy ta inwestycja jest kontynuowana w pandemii i czy tutaj jakieś środki ostrożności też zostały zastosowane? Firmy, które wygrały przetarg, głównie konsorcjum Polskiej Spółki Zarząd Dróg i Mostów i firmy Wapnopol plus ich podwykonawcy. W ramach prace trwają, prace nie są przerywane. O ile mi wiadomo, te firmy prowadzą własną politykę zachowania bezpieczeństwa dla pracowników. Wiem, że niektórzy mierzą temperaturę codziennie, rozdają odzież ochronną, rękawice w większym stopniu niż to było do tej pory. Ale to już jest polityka firm, które po prostu pracują na budowie. Z tego, co mi wiadomo, będzie krótka przerwa na okres świąteczny i potem dalej prace będą trwały. Póki co nie mamy opóźnień, prace idą pełną parą. Zarówno na odcinku zachodnim obwodnicy przy budowie mostu oraz przy obwodnicy centralnej wzdłuż osiedla Bydlowskiego trwają również intensywne prace przy budowie ścieżek rowerowych i chodników wzdłuż rzeki Płonki między ulicą Kopernika a odcinkiem obwodnicy zachodniej, a także wzdłuż ulicy Kopernika i Młodzieżowej. Również trwają prace, bardzo zaawansowane są już prace między torami kolejowymi a Arcelinem. To już jest ścieżka, która część drogi rowerowej i ścieżki, który będzie przebiegał przez tereny gminy wiejskiej Płońsk, wzdłuż drogi powiatowej Płońsk-Raciąż. Także tu nie ma żadnych opóźnień. Ja jestem w kontakcie z firmami, które wykonują zadanie. Wiem, że jeżeli ktokolwiek ma jakiś stan podwyższonej temperatury, przeziębienia, wysyłany jest do domu na taki okres, żeby się zorientować, czy jest tylko przeziębiony, czy to jest coś bardziej poważnego. Także firmy również starają się zapewnić bezpieczeństwo swoim pracownikom. Panie burmistrzu, jest pan członkiem, jak wszyscy wiemy, a dokładnie skarbnikiem Związku Miast Polskich. W ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie zarządu Związku Miast Polskich, oczywiście taka wideokonferencja. I związek podjął tam zdecydowane stanowisko w sprawie organizacji wyborów 10 maja.
Związek Miast Polskich w porozumieniu z innymi korporacjami, z Unią Metropolii Polskich i Związkiem Gmin Wiejskich sprzeciwia się przeprowadzaniu terminom w przewidzianym wyborom w terminie 10 maja. Jest to jednoznaczne stanowisko. Dajemy tutaj argumenty. Związek monitoruje przygotowanie miast do wyborów. Powszechnym jest, że miasta nie mają chętnych do prac w komisjach wyborczych, nie mają operatorów podnoszona i to jest jakby pierwsza kwestia. Druga kwestia podnoszona jest również tutaj to uwarunkowanie, że większość lokali wyborczych jest w siedzibach instytucji samorządowych. Są to przedszkola, są to szkoły, są to instytucje kultury. Nikt póki co nie myśli, co będzie po wyborach, bo przecież wpuścimy olbrzymi strumień obywateli naszych miast, którzy statystycznie w jakimś procencie podlegają wysokiemu ryzykowi, że będą tam również osoby zarażone, nosiciele wirusa. Statystycznie rzecz biorąc, przy tej masie ludności mogą się zdarzyć osoby, które będą zakażały. A następnego dnia po wyborach powinniśmy wpuścić do szkół dzieci, do przedszkoli dzieci. Jakby nikt na ten temat nie mówi, nie zwraca uwagi. Stąd uważamy jednogłośnie, że wybory w tym terminie są niemożliwe do przeprowadzania i prosimy stronę rządową o zmianę terminu wyborów. Rząd pracuje w tej chwili nad tarczą antykryzysową, już nad drugim projektem tarczy 2. Panie burmistrzu, jak płoński biznes sobie radzi w tych trudnych czasach? Dostaję pisma, dostaję prośby o umarzanie, odraczanie płatności. Na razie są to z tytułu podatków lokalnych i czynszy, które zbiera Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Będziemy się starali pomagać naszym przedsiębiorcom w takiej mierze, na jaką nas będzie stać. Pamiętajmy, że nasze budżety nie są w ogóle przygotowane do tego, żeby przeznaczyć środki finansowe na pomoc lokalnym przedsiębiorcom, bo mamy takie oto sytuacje, których nikt nie przewidywał w budżecie. Nieczynny Dom Kultury, nieczynne Miejskie Centrum Sportu i Biblioteka, one generują koszty niewiele niższe od tych, które by generowały wtedy, kiedy by były otwarte. Musimy płacić płace, musimy utrzymać te lokale, żeby były po prostu, nie możemy ich wyłączyć, pewnych instalacji muszą być ogrzewane, przynajmniej minimalne. Więc wzrosną nasze koszty utrzymania, bo w tym czasie nie mamy przychodów, jakie generowały. Dom Kultury to w granicach 60% utrzymuje się z tych właśnie dochodów. Miejska Centrum Sportu i Rekreacji prawie w połowie. Tych pieniędzy nie ma, pracowników nie będziemy przecież zwalniać. A tym samym trzeba będzie z budżetów miasta dołożyć środki na to, żeby wytrzymać i utrzymać ten pełen zakres funkcjonowania, bo w zasadzie nie mamy żadnych rezerwy na zakupy, na bieżące utrzymanie. Tam nie ma już nawet z czego oszczędzać, bo tych środków nie było już na etapie tworzenia budżetu. W zasadzie gdybyśmy chcieli oszczędzać, to jedyne co nam zostało, to jest ograniczenie personelu, czyli zwolnienie. I tak naprawdę pogłębienie jeszcze tego stanu, który wywołała pandemia. Również samorządy poprzez Związek Miast Polskich zwracają się do strony rządowej z różnego rodzaju propozycjami. Od na przykład, żeby VAT od inwestycji komunalnych był zwrócony do naszej kasy i przeznaczony celowo na przykład na wsparcie lokalnego biznesu, na pomoc finansową dla nich, na umorzenie podatków, umorzenie czynszy. No a teraz mnie jako burmistrza nie stać na takie działania. Mogę odroczyć płatność, mogę umorzyć odsetki, rozłożyć na raty. W moim budżecie niestety nie ma środków na bezpośrednią pomoc finansową. Panie burmistrzu, czy ma pan informacje o jakichś planach zwolnień grupowych w płońskich zakładach pracy? Takich informacji nie mam od dużych zakładów i tych średnich. Natomiast mam takie sygnały od małych firm, które zastanawiają się teraz, czy
likwidować działalność, czy próbować przetrzymać ten okres. Wszyscy myślą, że to będzie miesiąc, dwa, ale nikt naprawdę nie wie z nas, ile to potrwa, czy to będzie jeden miesiąc, czy trzy miesiące, a może jeszcze jesień. I w związku z czym jest teraz taki okres niepewności, zastanawiania się. Wielu przedsiębiorców pyta mnie, czy co ja na ten temat sądzę, czy będę mógł im pomóc finansowo, czy będę mógł ich zwolnić z czynszu. Tu jest bardzo trudno podjąć jednoznaczną decyzję i to jest taki czas namysłu. Myślę, że po świętach to się wszystko już wykrystalizuje. Przed nami święta, to będą zupełnie inne święta niż te, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Panie burmistrzu, czego pan życzy sobie i mieszkańcom Płońska? Ja tradycyjnie od urodzenia, od kiedy mogłem, w każdym roku byłem na mszy rezurekcyjnej, na święta Zmartwychwstania Pańskiego. Te święta chyba będą pierwszy raz, kiedy w moim dorosłym życiu nie będę w nich bezpośrednio uczestniczył, a to dlatego, że jestem w grupie zwiększonego ryzyka, jeśli idzie o możliwość zależenia się od kogoś, ale pewno i przenoszenia również wirusa, więc tak jak większość z Państwa będę oglądał te wszystkie uroczystości religijne związane ze świętami Zmartwychwstania Pańskiego przez telewizję czy przez internet. A wszystkim życzę przede wszystkim poczucia bezpieczeństwa, tego, żeby się nie bały. Wiele osób panikuje, wiele osób bardzo psychicznie źle znosi ten stan, jest stan odosobnienia i pobycie w domu, a niektórzy nie radzą sobie po prostu z taką odpornością psychiczną. Więc życzę wiary w to, że będzie lepiej, że ten okres minie i że wrócimy do normalnych czasów. I wszystkim życzę siły i radości z samego faktu Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, bo takie te święta nasze są, że nas mają wzmacniać, pocieszać i dawać nadzieję i siłę. I chciałbym, żeby to szczególnie w tym roku tak to było. Bardzo dziękuję za te życzenia. Dziękuję również za rozmowę. Moim i Państwa gościem w dzisiejszej rozmowie był pan Andrzej Pietrasik, burmistrz Płońska. Dziękuję raz jeszcze i wesołych świąt. Dziękuję nawzajem.